Hej, witam was serdecznie, to jest Zbyt Iron i zapraszam was na nowy odcinek z gry Dragon Age Początek. W poprzednim odcinku dostaliśmy się już do zamku Redcliff w piwnicach, bo to chyba piwnice były. Najpierw żeśmy przeszli przez te piwnice, tam był mag krwi i obiecał, że coś tam pomoże naprawić tą całą... to wszystko, co kurde wyczynił, gdzieś tam uczuł tego Conora, tego syna. Chyba Arla Emona to jest syn i zobaczymy, co mu się uda zrobić i cokolwiek, mam nadzieję, że coś zrobi, a nie tylko se uciekł, żeśmy go uwolnili i tyle w temacie. No obecnie jesteśmy na poziomie głównym tego zamku i przed nim wszędzie były te kurde, te truposze, te łażące nam. W ogóle czy ja się gdzieś nie wracam? Tak, a propsa. Trafi grzyb, no wow, ale kurde schowek na... Chyba nie. Dobrze, idziemy. Przyszliśmy stamtąd. Jeszcze tu mnie ciekawi, co tu jest. Cudnie. Tu jest ta córka. Patrzcie, co mam. Pewnie jest ta córka chyba tego... Valena, tak. Proszę, nie rób mi krzywdy. Uspokój się, nic ci nie zrobię. Głupia dziewka, zejdź mi z drogi, cicho bądź, jesteś bezpieczna. Przepraszam, tak się boję. Te potwory są wszędzie. No już nie wszędzie. Nazywam się Valena. Jestem pokojówką Arlesy. Czy nic jej nie jest? Nie wiem, ale uciekaj do ojca. Podzieli. Valena, córka Kowala, sama chciałam o to zapytać. Na razie widziałam tylko te stwory. Nie mam czasu na pogoduszki. Córka Kowala. Masz mojego ojca? No. Chcę wrócić do wioski. Jest stąd jakieś miejsce? No jest to. W lochach jest tunel prowadzący na zewnątrz. Może na razie zostaniesz tu. W lochach, niech ucieka. Ale potwory! Ale tam chyba nikogo nie mam. Zabiłam większość z nich, już jest bezpiecznie, to twoja jedyna szansa, możesz uciekać albo zginąć. W takim razie powinnaś tu zostać. Nie, niech ucieka. Znajdę drogę. Szybko biegam i tam nikogo już nie ma. Dziękuję. Po drodze. Chyba no nie? Jak myślicie? O, Alistair Lusika dostał. No tam już po drodze właśnie nie miałaby kogo spotkać, więc droga jest czysta i wytegowana, więc... Okej, czekajcie, bo tu mamy... główna sala jest zamknięta, więc i tak tędy się nie przedostaniemy. Tylko musimy iść tędy. No, ładnie trafiłeś. Powolny truposzu. Chyba Morrigan nam nie włączyła czaru na... Na ten. Kogo ja w ogóle biję? Hello, przepraszam bardzo, bo nie widzę. Kogo ja biję? A tu tego chyba. Ojojojojoj. Pięcie potwory. Szybko. Dobra, tu tego. Okej. No come on. Tu troszkę możecie zostało. Dobrze, tego. Okej, teraz. Tego dziada. Co ty tu masz? Ty ślepoto. No, chyba już padłaś. Muszę faktycznie przysiąść do tych skillów wszystkich, no, i sprawdzić, które są tak naprawdę bardziej sensowne. I powinniśmy je sobie używać. Cudnie. Dobra, cudnie. Tak się nie odblokowały drzwi. Co my mamy? Nic. Okej, jakaś drobniana skrzynia z mniejszy balsam duchowy.
Tu nic, tu też nic. Tu jest jakaś jeszcze... Malachit. No nie wiem, czy coś możemy zrobić z tych kamieni, czy to po prostu są... Ale czemu do piwnicy mamy schodzić znowu? Ja tego nie rozumiem. Dziedziniec? No to nie. No tu mamy piwnicę, tu mamy piwnicę. Tu mamy pierwsze piętro, ale jak się tam dostać? Tu było zamknięte, tu jest w tej sali. A nic, no sprawdzimy tę piwnicę najwyraźniej. Może tam jest gdzieś niżej przejście i... No, to jest inna jakaś część piwnicy, nie byliśmy tu jeszcze. No oczywiście, że zamknięte, no gdzie, na co ty liczysz? Oczywiście. Zbroja skórzana, nie bardzo. Kolejna skrzynka, ale może miałem list miłosny, kolejny. Podoba karwasze jako prezent dla kogoś. Mamy dziedziniec, no nic, no najwyraźniej musimy iść na ten dziedziniec. Aha, mamy otworzyć, dobra, kumamy o co chodzi, mamy otworzyć tam ten dziedziniec Sir Petrowi chyba, no nie? Z tego co mi się śni. Cudnie. Okład leczniczy. Chodźcie. Mhm. Ale to byście zeszli tu do mnie. Chodźcie. Dziadosławce. Chodźcie, drużyno, schopmy się, oni tu, kurde. Ale może ja bym sobie otworzyła? Aaa! Puśćcie mnie, zostawcie mnie! Potrzebujemy pomocy, raczej sami sobie rady nie damy z tym. No. Mam jakiegoś żywieńca. Ojojoj. Ojojoj, lejcie ich po tyłeczkach. Jest to tak ładnie. Czemu ja za skille nie mam włączone, co? Gra? Po ciemu, dlaczemu? No się tak wyrażę. No wszyscy chyba nie mają skilli swoich aktywnych włączonych, no. Mnie trochę nie zdziwi. A tam jeszcze łucznicy są ślepoty. Łucznicy ślepoty. Spoko, zaraz wstaniecie ten. Okej, wszyscy. No, wstawać mi. No i już nikogo nie ma. Co dropnąłeś, żywieńcze? Okład. O Boże, zaś by trzeba ich może wyleczyć, bo oni zaś będą... Tak, zaś mają efekty. Użyj... I Alister. I użyj. Wyleczyło was to tak w pełni? Nie, ty jeszcze masz... kręconą kończynę. Ono szkurczaki, robaki. No, będziemy musieli sobie te zestawy leczenia kupić. Ty w ogóle użyłaś tego? Teraz. Tak. No trzeba wszystkich wyleczyć, no kurde, to jest nasza drużyna. Dobrze, poczekajcie, ja z wami zaraz pogadam. Pomocni ludzie, którzy nam pomogli. No wow, kurde, eureka. Tu jest jakaś beczułka. Balsam. Trzeba sobie popatrzeć, od czego są te balsamy. Może akurat coś fajnego i przydatnego to będzie? Gdzieś tam na jakiejś walce z jakim bossem, czy z kimkolwiek. Użyjemy sobie. Dobra, Alister, czemu ty nie masz ten? Tego włączonego i... Dobra, nad tarczą. Ty czemu nie włączasz tamtego? No piesu nie bardzo ma co ten. Okej. Chyba tam po drugiej stronie też nic nie będzie, chociaż... Jak to mówią, warto czasem sprawdzić i przybiegnąć. I oczywiście nic za to nie mamy. Normalka. Dobrze. Możemy z wami pogadać. Dzięki za pomoc ogólnie. Otworzyłaś bramy, to dobrze.
Ja i moi ludzie nie możemy się już doczekać, by ujrzeć wreszcie naszego Arla. Wejdziemy do głównego holu razem? Musimy go utrzymać, nawet jeśli nikogo tam nie ma. W przeciwnym razie nie odzyskamy kontroli nad zamkiem. Tak, chodźmy tam razem. Nie, lepiej będzie, jeśli pójdę sama. Się najpierw rozejrzeć gdzie indziej. Właściwie to muszę opuścić tam. Nie, nie chodź nam za mnie. Ruszajmy. Pomogą nam. Sprawdźmy, co tam na nas czeka. Zło. Ja pierniczę, jaki świr. Tiganie, że zgłupiałeś? Więc to są nasi goście. No? To o nich mi mówiłaś, matko. Babko. Tak. Konorze. No, Konor jest. A to jest ta, która pokonała moich żołnierzy? Tych, których wysłałem do odbicia wioski? Tak. A teraz się na mnie gapi. No i co? To jest matko. Nie widzę dość wyraźnie. Pieseł lodowy, który cię zje. To kobieta, Konorze. Taka jak ja. Łżesz! Ona zupełnie ci nie przypomina. Ciekawe. Tylko na nią. Dwa razy młodsza od ciebie i o wiele piękniejsza. Dziwię się w ogóle, że z zazdrości nie każesz jej stracić. Konorze, błagam, nie... Opętało go coś. Mamo, co... Co się dzieje? Nie nabierzesz mnie na ten stary trik. Och, dzięki stwórcy. Konorze, słyszysz mnie? Nie. Odejdź ode mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Nie. Na oddech stwórcy. Co tu się stało? No nie widać? Strażniczko, proszę. Nie rób krzywdy memu synowi. On nie odpowiada za swoje czyny. No nie bardzo. Więc to... On jest tym złem, o którym mówiłaś. Chroniłaś go przez cały czas? No raczej tak. Co zrobiłaś z panem Tiganem? Nie mam zamiaru go krzywdzić. No on jest tym całym złem. Nie! Nie mów takich rzeczy! No jak nie? Więc chłopiec stał się plugawcem i przerwał zasłonę. No. Nie chciał tego zrobić. To wina maga, tego, który otruł Emona. To od niego wszystko się zaczęło. To on przyzwał demona. Konor próbował tylko Ciekawe. Pomóc swemu ojcu. Ciekawe. I zawarł z demonem umowę. No. By móc to zrobić? Głupie dziecko. No głupie dziecko. To była uczciwa wymiana. Wszystko zepsuć. On jest mój. Ojciec żyje tak, jak chciałem. Teraz moja kolej, by zasiąść na tronie i wysłać wojska na podbój świata. Już nikt nie będzie mi mówił, co robić. Synek, weź się. Nikt mu nie będzie mówił, co robić. Nikt. Cicho, Kryju. Ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? Ostrzegałem. Ale nie unośmy się. Ta kobieta dostąpi oczekiwanej audiencji. Powiedz, kobieto. Żeby cię wyrzucić z zamku, demonie. Przybyłam cię powstrzymać. Miałam nadzieję znaleźć Bana Tigana. Muszę zobaczyć cię z Arlem Emonem. Przybyłam tu pomóc, jeśli zdołam. Ja bez powodu chyba już sobie pójdę. Pa! No nie no, przybyłam cię powstrzymać. Jeszcze nie skończyłem się bawić. Nie zmusisz mnie, bym przestał. To chyba próbuje zepsuć mi zabawę, matko. Nie. Nie sądzę. Oczywiście, że nie. Od czasu, kiedy odesłałaś moich rycerzy, nic tylko zabierasz mi zabawki. Szczerze mówiąc, robi się to nudne. Rozrywki. Akcji. Nie ma. Ta kobieta zepsuła mi zabawę, ratując tę głupią wioskę i teraz za to zapłaci. No przekonamy się. Demonie. Aha, no niestety mamy za dużo was. Raz, ile tam ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A też też jest dużo. Ja bym się wzięła za gwardzistów, strzałkowców brednych, kurde. Ja ci dam, kurde.
A wy tam dajcie sobie jakąś radę. Przydzielcie sobie robotę. Okej, jeden głowy. No, bardzo dużo, kurde, żebym tą tarczą zadała. Pudło! Pudło leżące, kwiczące. Alister chyba tam za dobrze się... Już? No ładnie wam to poszło. Tiganie, nic ci nie jest? Już mi lepiej. Umysł znów należy do mnie. Błogosławiona niech będzie Andrasta. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś zginął. Sama cię tu przyprowadziłam. Ależ jestem głupia. Brawo! Conor nie jest za to odpowiedzialny. Na pewno można go jakoś ocalić. No nie wiem. Zobaczymy. Z samego początku o tym wiedziałaś. Nie zamierzam zabić dziecka. Nie widzę szczególnego szczęśliwego końca tego koszmaru. Od samego początku to wiedziałaś. Tak. Nic ci nie mówiłam, bo miałam nadzieję, że zdołamy mu pomóc. Nadal w to wierzę. No nie wiem, zobaczymy. Przykro mi, moja pani, ale Conor przemienił się w plugawca. To nie jest już twój syn. Ale co on tu robi? Ty to zrobiłeś Conorowi! Nieprawda! Nie przyzwałem żadnego demona. Mówiłem już. Proszę, pozwól mi pomóc. Pomóc? Zdradziłeś mnie! Ściągnęłam cię, tu byś pomógł memu synowi, a ty otrułeś mojego męża! Oh no! To ten mag, o którym mówiłaś? Nie wspominałaś przypadkiem, że zamknięty jest... Był tam. Myślałam, że padł już ofiarą tych potworów. Ktoś go musiał uwolnić. Nie patrzcie tak na mnie, to nie ja. Tak, i uważam, że postąpiłam słusznie. Znałam, że może nam się przydać, biorąc pod uwagę, że to od niego się wszystko zaczęło. Nie jest bardziej winny od ciebie, pani Izoldo. Dostanie na co zasłużył, spokojna głowa. Może usta, że może się przydać nam. Przydać się nam? No, za to, no kurde, zrobił, no. Powinien zostać stracony. Gdyby nie on, to wszystko nie miałoby miejsca. Twoja dyskrecja chyba pozwoliła mu działać, Lady Izoldo. Ale ja... Wiem, co musisz sobie o mnie myśleć, pani. Wykorzystałem twój strach, przepraszam. Ja nie miałem pojęcia, że do tego dojdzie. Cóż, nie odrzucę jego pomocy. Jeszcze nie. A jeśli Conor naprawdę jest plugawcem... To mam przekopane. Nie zawsze jest demonem, którego widzieli. Nie zawsze. Conor robi sobie przerwy. Się gdzieś tam w środku. I czasem udaje mu się zyskać przewagę. Proszę, ja chcę go tylko chronić. No zobaczymy. Czy od tego wszystkiego się zaczęło? Najęłaś maga, aby w tajemnicy uczył Conora. No. Chciałaś go w ten sposób ochronić. Gdyby odkryli, że Conor ma w sobie magię, zabraliby mi go. No to co? Myślałam, że jeśli nauczy się wystarczająco dużo, by umieć to ukrywać, to... Jaki mamy wybór? Gdzie jest teraz Conor? Dlaczego uciekł? Gdzie jest Arl Emon? Więc nie miałaś pojęcia, że człowiek, którego zatrudniłaś, byłeś skrótobójcą? Jowanie, może coś dodać? Co? Jowanie? A gdzie jest Arl? Na górze, w swojej komnacie. Myślę, że to demon utrzymuje go przy życiu. No pewnie więc tak. Jeśli zniszczymy demona, to... To... Tak. Stanie. Wtedy mój mąż również może umrzeć. Jaki mamy wybór? A gdzie jest Conor? Wydaje mi się, że pobiegł na górę, do komnat należących do rodziny. Przemoc go przeraża. Wiem, że to brzmi dziwnie. Mógł uciec do swego pokoju, albo... Albo czeka w zasadzce, no właśnie. Nie wiem. Walka mogła wystraszyć Conora na tyle, że przejął kontrolę i uciekł. Nie sądzę. Możliwe więc, że jest teraz bezbronny. To chcesz powiedzieć? Tak. Czy nie ma innego sposobu? Nie wiem. Sprawdzimy. Może coś dodać. Demon, który opanował Conora, musi zostać zniszczony. Zabicie Conora to... No, ale no nie bardzo. ...najprostsza droga do osiągnięcia tego inne? Celu. Jest jednak inny sposób. Mag mógłby zmierzyć się z demonem w pustce, nie czyniąc krzywdy samemu Conorowi. No i kto będzie tym magiem? Demon jest wewnątrz Conora, prawda? Nie fizycznie. Demon zbliżył się do Conora w pustce, gdy chłopak śnił. I to stamtąd go kontroluje. Możemy wykorzystać łączące ich więzy, aby odnaleźć demona. Więc
Możesz wejść do pustki i zabić demona, nie robiąc krzywdy mojemu synowi? Zastanowimy się. Nie, ale mogę umożliwić to innemu magowi. Zwykle wymaga to pewnej ilości lirium i obecności kilku magów, ale ja dysponuję magią krwi. Jaka to różnica? Magia krwi jest zakazana, wykluczone. Myślisz, że pozwolę ci rzucić zaklęcie, jakiekolwiek zaklęcie? Lirium zapewnia rytuałowi energię, ale ja potrafię czerpać tę moc z energii życiowej kogoś innego. Tyle, że ten rytuał wymaga jej bardzo dużo. Tak naprawdę to pochłania cały jej zapas. Aha, czyli... Ktoś musi umrzeć? No. Ktoś musi zostać złożony w ofierze? Tak, a potem wyślemy innego maga do pustki. Ja nie mogę tam wejść, bo będę odprawiać rytuał. Może nie powinienem był o tym w ogóle wspominać. To niezbyt zachęcająca możliwość. Warto ją przynajmniej rozważyć. Czy nie ma innego sposobu? Tak czy inaczej ktoś straci życie? Nie, to nie wchodzi w grę. A nie ma innego sposobu? Energia musi skądś pochodzić. W tym wypadku jej źródłem może być lirium albo krew. Więc niech to będzie moja krew. Złożę swoje życie w ofierze. Co? Izoldo, oszalałaś? Emon nigdy by się na to nie zgodził. Emon cię zje. Albo zabije mego syna, żeby zniszczyć to, co kryje się w jego wnętrzu. Albo ja oddam życie, aby mój syn mógł ocalić swoje. Dla mnie wybór jest prosty. Magia krwi. W jaki sposób mogłaby nam tu pomóc? Nie da się naprawić krzywdy jeszcze większym złem. To rozsądny wybór, skoro mamy ochotniczkę? Honora nie może w tej sytuacji za nic winić. Nie powinien za to płacić. To twój wybór, moja droga. No mój, jeżeli jak zwykle, kurde. Jeżeli mniej, to ktoś z twoich kompanów musi wkroczyć w pustkę. Morrigan. Chyba, a kto inny nie może? Czekaj, a zatem wiem, co muszę zrobić. Jesteś gotowa umrzeć, pani Izoldo? Nie jestem pewna, czy warto ryzykować. Musi być jakiś inny sposób, by wejść do pustki. Potrzebuję czasu, by się zastanowić. Lirium oraz więcej magów znaleźć można w kręgu maginów. O ile zechcą to w ogóle zrobić. Wiesz, że kręgów znajduje się niedaleko. Nie wiem, czy chcę ten. Kurde. Wiecie co? To doskonały pomysł. Jeden z traktatów dotyczy przecież kręgu. No wiem, maginów. Ale kurde, tu zaczęliśmy, a tu że to nie? Wieża znajduje się o jakiś dzień drogi stąd, po drugiej stronie jeziora. No, tylko czy oni wytrzymają tam? Moglibyśmy uzyskać pomoc ze strony magów. A co się stanie tutaj? No właśnie. Honor nie pozostanie bezczynny. Zaryzykuję. W takim razie lepiej tu zostanę i cię zjem, nie. Dobrze zatem. Zostanę tu z Jovanem na wszelki wypadek. Mówi, że chce nam pomóc, więc razem będziemy mieli oko na Honora. Śpiesz zatem do wieży. Im dłużej czekamy, tym większa szansa, że dojdzie do katastrofy. Nie, szybko do wieży, szybko do wieży. Po kości leżą gwardzisty. Cudnie. Nie wiem, czy tak cudnie, ale niech wam będzie. No nic, no. Kurde, kurtoki. Gdzie my w ogóle jesteś? Ja kurde jestem. A dziedziniec jest za... W tą stronę. Dziedziniec. No to szybko do magów. A. Tak mi zaraz coś wyteguje, że nie, ma teraz być śmiało, zadanie magu, wszystkie zbieraj, wszystko co tam się da. Może mamy tam plagę. Dobrze, przekonaj magów z kręgu, aby pomogli ci uwolnić Honora. Redcliffe zostało nam do wioski tam, w Balena. Dobrze, mapa świata. Gdzie jest krąg? Wieża. Doki nad jeziorem. Wioska. Gdzie jest ta? Lotering nie. Skraj lasu. Chatka Ostagar. Czy to jest wieża kręgów? Czy mi się tylko śni? Zamek, wioska, podziemie. Czekajcie. No nie, no to jest ten obszar, mapa obszaru. Chyba tu jest ta wieża kręgu magów, tak, ale musimy iść do doki.
Doki, doki. No kurde, tu macie bliżej niż żebyście ten... O, gro. No, ale to nie zawsze się właśnie jest, pojawia się ten... Tak, zrobię. Jakieś potyczka, tylko mamy czasem właśnie kupca. Masz złoto, wędrowcze? No pewnie, że... Skoro Orzammar jest odcięty, stary Degrin może ci zaproponować upust. No co tam ciekawego masz? Doskonałą broń i pancerze wykonane przez krasnoludów. Dobra, zobaczmy co masz do zaoferowania. My też mamy tam coś... te lodowe strzały wrzucę i ogniste strzały. Co tam jeszcze mamy? Rękawice łuskowe mamy lepsze, buty ten, te buty do ten. To też. Te barwy. Na razie to wszystko zostawię. Też te różne. Nie wiem, czy w końcu sprzedawać te. Te floriot, grant, zieleniec, czy to... Ty w ogóle, gościu, masz pancerze. Bronie też coś masz, ale... Wiecie co, chyba nie będziemy. Ostrze zostaje, to też zostaje łuk, zostaje długi łuk, też ewentualnie w razie W. Oczywiście. Dobra, chodźmy do tych magów. Tak, tam nas czeka zaś jakieś inne dziwne zadania, kurde. Cudnie. Aha, może oni, no, tam gościu stoi jakiś, może on nas przepuści. Nie, chcę wracać. Chciałam tylko zerknąć, czy tam coś jest. Okej. Przybywamy tutaj, by spotkać się z magami, tak? No, raczej. No to świetnie. Oni mnie wprost kochają. No to fajnie. Czekajcie, to są jakieś beczułeki. Krótkim łukiem i mała, okrągła, metalowa tarcza. Kester, co ty masz? I... A niech mnie, co sprowadza tu tak dystyngowaną personę? Chciałam przeprowadzić się. Przeprawić się przez wodę do wieży. Jesteś magiem. Chciałam sprawdzić, co tu się... Czy ktoś tu mieszka? Ha, nic z tego. Od wielu dni nikomu na to nie pozwalają. No to patrz i ucz. Jestem, a przynajmniej nim byłem. Biedny stary Kester został bez pracy. No ja cię. No jej. Więc nie mogę przeprowadzić się przeprawić się przez wody jeziora. Dopiero co był u mnie Gregor i mówił, nie martw się Kester, mamy wszystko pod kontrolą. Nic więcej nie powiedział. A później moją łódź, znaczy się Lisi, przekazał Lisi w ręce Karola. Mm-hmm. Nazwałem ją tak na cześć babci, tę moją łódź. Powinnam już iść, co to za Gregor, czy na wieży dzieje się coś złego. Nie domyślasz się, dlaczego nie pozwalają nikomu przeprawić się przez wody jeziora? Co to za Gregor? To dowódca templariuszy stacjonujących na wieży. Zacny człek! A więc nie ma sposobu, bym mogła dostać się na wieżę. Możesz spróbować wpław, ale tego nie polecam. Pław! W jeziorze są jakieś wstrętne stwory. To pewnie wina tych mikstur, co to je spuszczają do wody. Łoboziu! Gregor poradził mi. Wow. Bym zaczekał tutaj, aż burza ucichnie. Ale no, mówię ci, niektóre burze tak szybko nie mijają. Cóż, dziękuję ci za pomoc. Mogłam przekonać templariuszy, by mnie wpuścili. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Może i tak. Założę się, że masz teraz mętlik w głowie, co? Nie bardzo. Ale co sądzisz na temat kręgu? O, zdaje mi się, że dobrze służy magom. Siedzą w jednym miejscu, uczą się tych swoich czarów. Wiem, co mówią o magach, ale stwórca nie powołał ich do życia bez powodu. Jeśli jemu nie można, no, ponoć próbować, nie. To komu? Dobrze znasz kontura Gregora? O, tego nie mogę powiedzieć.
Dobrze, że w ogóle poświęca mi swój czas. Pierwszy zaklinacz to zacny człowiek, uprzejmy, ale trochę zdystansowany, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Z kolei Gregor zawsze znajdzie chwilkę, żeby pogadać. Zdaje mi się, że lubi słuchać, co my, maluczcy, mamy do powiedzenia. Gregor zasługuje na to, żeby traktować go z szacunkiem. No, nie mogę dłużej tu zostać. Dobrego dnia. W porządku. Uważaj na siebie, słyszysz? No, spoko. Uki. Worki. Pieniążkami. Elfikorzeń. Co to w ogóle jest? Tu jest rozpieszczona księżniczka. Boże, jakaś taberna pewnie. Taberna. Taberna. Wiecie co? Zerknijmy sobie może szybko jeszcze do tej taberny, co tam się znajduje. Bardzo mnie to ciekawi. Hello, ludzie. Co tam macie? Nic. Niezadowolony klient. Podejrzany klient. Ilarna i wredny. I karczmasz. Pogadajmy z... Dobrego dnia. No dzięki, kurde, żeś wygadana jest, jak nie powiem co. Dzień dobry. Witamy w rozpuszczonej księżniczce. Coś podać? Chciałabym się czegoś napić. Dlaczego nazywa tej gospody to rozpuszczona księżniczka? Tylko się rozglądam. To pomysł mego ojca. Prowadził gospodę przede mną i nazwał ją tak na cześć mojej siostry. Była jego małą księżniczką. Księżniczka uznała, że wieś jest dla niej zbyt nudna i przeniosła się do Denerim. Bardziej tam wytwornie, mówiła. Cóż, znaleziono ją martwą. O Boże. Pograbioną ze wszystkich świecidełek, które ojciec kupił jej za swoje ciężko zarobione pieniądze. O, masakra. Serce mego ojca nie wytrzymało i wkrótce umarł. Matka przestała jeść, a ja odziedziczyłem zmagającą się z kłopotami gospodę. Nazwa została. Taka to historia. Dobra. Oczywiście. Dzięki. Jeśli będę ci mógł jakoś pomóc, po prostu daj mi znać. Chyba nie bardzo. No nic, no. Nic się ciekawego nie znajduje. Jak zechcesz. No, zechcę. To co, idziemy pomagać, pogadać. Tam jest templariusz. Karol Wielki. Dobrze, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku spróbujemy się dostać do tej wieży magów. Bo no nie chciałam ten zabijać tej składać w ofierze, żeby leczyć tego Conora. Spróbuję właśnie teraz tym w taki sposób. Nie pamiętam, czy tak samo to robiłam dawno temu, czy po prostu poświęciłam ją i tyle i jademy dalej. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, no i co, słyszymy się w następnym odcinku z gry Dragon Age Początek, cześć!